Dziś zajmiemy się chyba jednym z najdziwniejszych systemów operacyjnych na świecie. Mowa będzie o systemie operacyjnym TempleOS, który został napisany tylko przez jednego człowieka, pana Terry'ego A. Davisa. Ten jeden człowiek napisał w pełni od zera 64-bitowy system operacyjny, który składa się z ponad 120 tysięcy linii kodu, które własnoręcznie napisał. Sam napisał własne jądro systemu, sam napisał kompilator, sam nawet stworzył własną implementację języka C, która nazywa się Holy C, a także jest autorem wszystkich bibliotek 2D i 3D. Tak więc ten system operacyjny nie bazuje ani na DOSie, ani na Windowsie, ani na Linuxie, ani na żadnym systemie z rodziny BSD. Jest to po prostu całkowicie odrębny twór. Jeśli patrząc na interfejs tego systemu zastanawiacie się, dlaczego powstał, czy ma jakieś realne zastosowanie i jak się tego w ogóle używa i jak to jest, że ten system służy do komunikacji z Bogiem, to dobrze trafiliście, bo dzisiaj sobie to wszystko sprawdzimy i opowiem wam, jak ten system w ogóle powstał, a także pokrótce opowiem wam historię pana Terry'ego A. Davisa. Najwięcej z was zagłosowało na ten film w ankiecie, dlatego właśnie za niego się zabrałem. Dobry wybór swoją drogą. Zacznijmy może od ogólnych informacji na temat tego systemu. Jak mówiłem wcześniej, jest to 64-bitowy, wielorodzeniowy system operacyjny napisany przez jednego człowieka. System ten jest wypuszczony na wolnej licencji i jest dostępny jego kod źródłowy, tak więc system można pobrać sobie za darmo i uruchomić na swoim komputerze czy maszynie wirtualnej. Sam system działa na 8-bitowym ASCII w rozdzielczości 640x480 i pracuje tylko w 16 kolorach. Sam system został napisany, można powiedzieć, troszeczkę tak pod entuzjastów programowania, ponieważ cały działa w trybie Ring Zero, czyli użytkownik ma dostęp dosłownie do wszystkiego i często ten interfejs taki mega chaotyczny i mrygający określa się mianem takiego współczesnego Commodore 64, którym rzekomo pan Terry się inspirował. Sam system operacyjny można uruchomić na fizycznym sprzęcie, ale od razu wam powiem, że do prostych to nie należy. Przede wszystkim trzeba spełnić szereg wymagań. Mianowicie system operacyjny jesteśmy w stanie uruchomić z płyty, bądź później, jeżeli zainstalujemy go na dysku twardym, jednakże musimy mieć napęd CD czy DVD podłączony bezpośrednio przez złącze IDE lub SATA. System w ogóle nie uruchomi się z pendrive'a, dlatego myślę, że jeżeli ktoś z was chciałby go spróbować, to raczej polecałbym tutaj maszynę wirtualną. No, tym bardziej, że samo ISO systemu waży zaledwie 16 MB. No i nie przeciągając dalej, zanurzmy się w TempleOS i zobaczmy, jak to śmiga. I tak właśnie wygląda butujący się TempleOS z płyty CD. Dość niecodzienny obrazek, muszę przyznać. No i pierwsze uruchomienie wygląda w ten sposób i mamy działający TempleOS na fizycznym sprzęcie. Jak mówiłem, jest szereg ograniczeń. Tak, pierwszy komunikat, który dostajemy tutaj, to czy chcemy zainstalować nasz system na dysku twardym. My tego robić nie będziemy. A także czy chcemy wziąć taką wycieczkę samouczek, można powiedzieć. Ten samouczek, powiem wam, jest naprawdę zaskakująco intuicyjny i bardzo fajnie wprowadził mnie w ten system operacyjny. Wydaje mi się, że dzięki temu poznałem naprawdę podstawy, także niezła robota. Pozwolę sobie nieco przybliżyć tutaj obraz tak, żebyście widzieli. Po pierwsze tak, mamy kursor, który działa tak, jak się należy spodziewać. Działa trackpoint, jak i touchpad w laptopie, więc to nie jest żadnym zaskoczeniem. No i tak. Tak wygląda system operacyjny, można powiedzieć. Mamy tutaj terminal, dużo jakichś mrygających, ruszających się komunikatów. Wygląda to trochę nieintuicyjnie i co ciekawe, widzimy tutaj nawet ilość FPS-ów, w których wyświetla się interfejs. No, dość niecodzienna rzecz, muszę przyznać. Tak więc mamy tutaj takie okienka, mamy menu kontekstowe u góry, które również wygląda dość tak jak z czasów, można powiedzieć, Nortona Commandera. I tak, Ctrl-M. Przechodzimy tutaj do tak zwanego naszego menu, które możemy sobie sami skonfigurować, co jest ciekawe, więc wszystkie te z opcji możemy sobie edytować, wpisać tam nasze funkcje czy nasze programy. Oczywiście po systemie możemy posługiwać się strzałkami i klikać tutaj na te hiperłącza, które się wyświetlają, ale możemy też oczywiście przewijać to wszystko klawiaturą. Jak widzicie, podświetlają nam się konkretne pozycje, a także już, co pewnie rzuciło wam się w oczy, tutaj mamy gry. Gry, które nazywają się Fun Games, czyli zabawne gry, Unfun Games, czyli nie wiem, niezabawne gry, Code Scraps, czyli jakieś prawdopodobnie niedokończone projekty i programy, które nie są grami. Więc tak wygląda w dużym uproszczeniu
interfejs Temple OS, który składa się jakby z takiego terminala z dodatkowymi hiperłączami, które mogą wyświetlać też takie obrazki 3D, które są w specjalnym formacie, który Pantery opracował, co ciekawe, więc to jest dość imponujące. Też to działa, jak widzicie, w postaci okienek, którymi możemy sobie ruszać. Jak widzicie, to jest jako okno, możemy je sobie zamknąć. Tutaj mamy kolejne okno, mamy też command line, na przykład overview. Jest tutaj naprawdę całkiem sporo dokumentacji zawartej w tym systemie, co troszeczkę nam uprości na pewno jego pierwsze nawigowanie, można powiedzieć. Jednak jak mówiłem, ten system działa w trybie Ring Zero, czyli użytkownik ma dostęp dosłownie do wszystkiego. I cały, można powiedzieć, syntaks czy składnia tego systemu operacyjnym opiera się na Holy C, czyli święte C opracowane przez pana Terego, które w jakimś stopniu tam bazuje na C czy C++, więc jeżeli chcemy na przykład wywołać komendę, wyświetlić co jest tutaj w tym folderze, wpisujemy dir, nie musimy dawać nawiasów, no i dajemy średnik na końcu, no i mamy wyświetloną zawartość katalogu. Fantastyczne, co? Dobra, składnią samego systemu pojawi mi się za chwilę. Chciałbym Wam na razie pokazać tutaj kilka demek, które przygotował pan Terry. To jest chyba najpopularniejsze, które wszyscy uruchamiają, czyli symulator gier wyścigowych. W ogóle to działa w 16 kolorach tylko i wyłącznie, a wygląda dość ostro, można powiedzieć. Słyszycie też pewnie brzęczka, bo dźwięk jest jednokanałowy. O, i przejechało mnie inne auto, super. Ach, te cudowne dźwięki, tak, tak. Ale drift, widzieliście to? Ale kurde, co jak co, trzeba przyznać, że jak na taki system operacyjny, który został napisany od zera, to taka gierka wygląda, no, dość imponująco. No, każdy z Was się chyba zgodzi. Przypominam, wszystko napisane przez jednego gościa. Jeżeli chcemy wyjść z danego programu, wciskamy Shift Escape. Bardzo intuicyjne, prawda? Tak, ale na przykład mamy, słuchajcie, Keep Away. To jest gra w kosza, gdzie chodzimy takimi ludkami i chodzą nam tutaj za naszym kursorem. Nam chodzi ludzik, tym chodzimy. I tu jest piłka i można nią rzucać. Możemy skakać naszym... W ogóle te ludziki wyglądają trochę jak z Robloxa, no. Pantery, słuchajcie, był... Wyprzedzał swoje czasy. Oj, mamy piłkę, słuchajcie, możemy ją rzucić. Swoją drogą ta Castle Frankenstein, nie mylić z Wolfenstein, bardzo mi się spodobała. Jest to taki jakby, no, klon Wolfensteina, tak? I chodzą nam tu jakieś potwory. Możemy strzelać. Gdzieś tu mamy celownik, okej. Okay. Dzieliście? Zastrzelony. Kolejny. Kolejny. Słuchajcie, czyżby let's play z gier na Temple OS, z Maslo Gaming? Ale mamy też na przykład psalmodię, czyli możemy grać sobie... Ale mamy też na przykład demka graficzne, które przygotował Pantery. I tutaj mamy szereg różnych plików, które możemy sobie odpalić, jak widzicie. Je trzeba odpalić w dość specyficzny sposób, bo trzeba to zrobić tak, klikając Enter i Include. I one jakby rysują się bezpośrednio na terminalu. Ale co ciekawe, każdy z tych plików możemy sobie edytować, wpisując komendę ed, dając sobie nawias, cudzysłów, nawias. I tutaj wpisując sobie nazwę pliku, na przykład. I jak widzicie, edytowaliśmy teraz ten plik graficzny, który może się wyświetlić w terminalu. I to jest normalnie jako kody i możemy sobie ten kod zmienić. To jest oczywiście ta implementacja Holy C, o której wspominałem wcześniej. No i rzeczywiście syntaks troszeczkę przypomina C, czyli zarządzanie pamięcią na niskim poziomie. To, czego bardzo nie lubimy, ale widzimy, na przykład mamy jakieś pętle. I rzeczywiście ten syntaks jest dość zbliżony do zwykłego języka C. Część z tych plików, oczywiście, które Wam pokazałem, czy te graficzne, można je oczywiście edytować, z tym, że nie możemy ich zapisać w tym momencie, bo po prostu mam system uruchomiony z płyty, ale mamy na przykład takie animacje, proszę bardzo, słonik. Elegancko, wszystko na 16 kolorach. Z tego, co też czytałem na internecie, to podobno właśnie projektowanie takich różnych grafik 2D czy 3D jest banalnie proste w tym systemie. Natomiast ja po prostu chciałem Wam pokazać, z czego to się składa. Składnia jest taka mniej więcej jak C++ w samym terminalu. No i pewne możliwości są, żeby ten system do jakichś tam, powiedzmy, zastosowań
używać. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać, zobaczcie, F7, zaczynają pojawiać nam się słowa. I według autora to są słowa Boga, które są kierowane na ten komputer właśnie za pomocą pseudolosowego generatora. Możemy nawet wstawić całe frazy, wciskają Shift F7. No i dostajemy fragment chyba z Pisma Świętego, z księgi chyba Ezechiela, jeżeli tutaj dobrze widzę. Nie wiem, czy to jest przekład jakiś tam konkretny, ale no są takie funkcje. I tutaj widzicie God Word, God Phrase, God Song, czyli możemy piosenkę sobie zażyczyć. I słuchajcie, teraz gdy ciśniemy sobie Ctrl Alt B, odpala nam się przykładowo Biblia i mamy Biblię zaimplementowaną w tym systemie operacyjnym i można ją przeczytać, tak mi się wydaje. No, jest po angielsku. Mamy coś takiego jak God's Doodle, czyli jak naciskamy spację, tak jak widzicie, rysują się takie linie i pomału wypełnia nam się obrazek czymś i teoretycznie to są jakieś losowe obrazy. Trochę mi to przypomina jakby rysunki w Paincie, które robiłem jak byłem, nie wiem, gdzieś tam w podstawówce czy coś takiego, ale ciekawe to jest. No tak, i myślę, że to będzie dobry moment, żeby w ogóle opowiedzieć Wam oficjalną historię, dlaczego ten system powstał. Otóż pan Terry twierdził, że napisał ten system operacyjny dla Boga, jako jego trzecia świątynia, która będzie właśnie umożliwiać komunikację z najwyższym z góry. I tak właśnie wciskając klawisz F7 za pomocą pseudolosowego generatora miał on umieszczać w terminalu właśnie słowa najwyższego z góry, którymi pan Terry zresztą bardzo często dzielił się na forach w internecie. I oficjalnie to było główne przeznaczenie systemu operacyjnego. I na przykład szereg ograniczeń, tak jak tylko 16 kolorów, czy rozdzielczość 640x480, czy brak wsparcia dla internetu, były feature'ami, które właśnie rzekomo Bóg polecił zaimplementować panu Terremu. Muszę przyznać jednak, że angielskie słowa, które pojawiają się w terminalu, są nierzadko dość archaiczne i szczerze mówiąc nie musiałem bardzo często googlować, co dane słowo znaczy. I stwierdziłem tak, że pół żartem, pół serio wrzucę je do translatora, no i może wyjdzie nam z tego coś ciekawego. I tak, oczywiście zdaję sobie sprawę, że tłumacz Google jest daleki od ideału, ale myślę, że będzie to dość ciekawe. Tak więc pierwsze zdanie, sylaba celuje cierpliwie, ale prowadzi. No, myślę, że dla upartego może dałoby się w tym jakiś sens wyciągnąć? Albo mamy kolejne. Po prostu nienaganna, martwa umowa wywodzi się z poufności. Albo ektakl wszędzie tam, gdzie niedoskonałości pojmują. Przejrzeć wiersz jego poganie, wyrywający porzucają karew. Bezbożni gubią ciastka. Myślę, że z tymi trzema słowami akurat bym się zgodził. To naprawdę trzeba nie mieć serca, żeby gubić ciastka. Jednak faktycznie w słowach, które wypluwa generator, na upartego faktycznie można by doszukać się jakiegoś sensu. Tutaj jednak trzeba postawić kropkę, bo myślę, że bardzo prostym zadaniem byłoby po prostu zacząć w tym momencie trollować czy nabijać się z pana Terry'ego. Jednak jego historia jest dużo bardziej złożona niż może wydawać się na pierwszy rzut oka, a w finale niestety jest też bardzo nieszczęśliwa. Otóż pan Terry miał zdiagnozowaną chorobę psychiczną, która przejawiała szereg urojonych wydarzeń, które rzekomo się działy w jego życiu, czy powodowała u niego nagłe ataki agresji. Opowiadał wielokrotnie na swoich streamach czy filmach o agentach CIA, którzy mieli go nachodzić, czy innych paranormalnych wydarzeniach. De facto początki systemu pana Terry'ego sięgają aż lat 90., gdzie to pierwsze jakieś pomysły zaczęło rodzić się w jego głowie. Natomiast system powstawać sam w sobie, ten taki, można powiedzieć, kształtować się jego finalny obraz, zaczął dopiero w 2003 roku. Powstały najpierw pod nazwą JOS, potem SparrowOS czy Lustos. Pan Terry zresztą bardzo często dokumentował swoją pracę nad systemem na YouTubie, na filmach czy streamach, które widzicie przykładowo w tym momencie. Nierzadko zresztą powodował kontrowersje swoimi wypowiedziami czy wpisami na forach, które no, bardzo często miały charakter wulgarny. Niestety z biegiem lat choroba postępowała. Pojawiały się coraz większe urojenia, coraz częstsze napady agresji, nawet w stosunku do swojej rodziny, czy w efekcie nawet problemy z mową. Niestety w roku 2018 pan Terry Davis został śmiertelnie potrącony przez
pociąg i wiele osób uważa, że w ten sposób po prostu targną się na swoje życie. I tak naprawdę w tym filmie ja poruszyłem tylko wierzchołek góry lodowej. Zarówno samego systemu operacyjnego, jak i bardzo zawiłej i ciekawej historii pana Tarego. Jeżeli ktoś z was chciałby dowiedzieć się więcej, jak ten system się rozwijał i jak wyglądała cała historia pana Tarego, polecam wam ten dokument, który jest dostępny na YouTubie. Ja szczerze mówiąc widziałem go dwa razy kiedyś, kilka lat temu, a także ostatnio obejrzałem go po raz kolejny. Jest on w języku angielskim, ale jest to naprawdę niesamowicie ciekawa historia i bardzo gorąco polecam ją zobaczyć. Można kłócić się z tym, że Temple OS tak na dobrą sprawę nie ma żadnego, można powiedzieć, realnego zastosowania, tak? To nie jest system, który można wykorzystać gdzieś produkcyjnie, czy zrobić z nim coś faktycznie w jakimś, nie wiem, zastosowaniu komercyjnym. Ale nie sposób odmówić, myślę, panu Taremu talentu. I ja sam początkowo trochę podchodziłem tak do tego systemu, że to będzie jakiś prosty system konsolowy, ale jak rzeczywiście miałem okazję pobawić się tym systemem, przeszedłem sobie ten samouczek, zacząłem sobie kombinować tam z różnymi rzeczami, coraz więcej respektu nabierałem do pana Tarego, bo to rzeczywiście działało całkiem sensownie i było też całkiem nieźle przemyślane. Umówmy się, napisanie własnych bibliotek, kompilatora czy finalnie całego systemu to raczej trochę wykracza poza możliwości takiego statystycznego, przeciętnego programisty. To nie jest tak, że ja gdzieś tam się zgadzam z tymi teoriami, które pan Tary wygłaszał przez lata, ale tak po prostu po ludzku, z empatii, jest mi szkoda, że taki los go spotkał, bo byłoby bardzo ciekawie zobaczyć, co by było, gdyby dalej pracował nad systemem operacyjnym i go rozwijał. Chociaż szczerze mówiąc, akurat jak system operacyjny mógłby się rozwinąć, to akurat jesteśmy w stanie sprawdzić, bo właśnie przez to, że system był w domenie publicznej i miał otwarty kod źródłowy, okazuje się, że powstało kilka forków i ludzie coś kombinują z tym systemem. Co powiecie na przykład na Zenith OS, który przykładowo dodaje wsparcie dla internetu albo nawet 32-bitową paletę barw. Co jak co, ale akurat po tej zmianie to myślę, że pan Tary gdzieś tam musi się w grobie przewracać. Naprawdę jeszcze raz gorąco zachęcam was do obejrzenia tego dokumentu o panu Terym. Jest to naprawdę mega ciekawy materiał, a także zachęcam was, żebyście może sami spróbowali pobrać sobie ISO Temple OS, pobawić się tym systemem w maszynie wirtualnej, bo jest to naprawdę ciekawy kawałek kodu. Życzę wam z nim dobrej zabawy. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.